Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. A gościem Poranka Wnet Marcin Warchoł, profesor prawa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. To teraz rozwiążmy najpierw kwestię prokuratury. Dzisiaj ma być spotkanie w Pałacu Prezydenckim, ale też o godzinie 8.15, za 9 minut, ma się pojawić w gmachu prokuratury krajowej pan Bilewicz. Wejdzie czy nie wejdzie do gmachu? Pan prokurator Bilewicz nie jest prokuratorem krajowym. Prokuratorem krajowym jest cały czas pan prokurator Dariusz Barski. Więc i dodatkowo jeszcze zastępca prokuratora generalnego, pan prokurator Hernand, wydał zarządzenie, żeby do gmachu były wpuszczane tylko osoby, którym on osobiście wyda przepustki i osoby z przepustkami stałymi. Czyli pan prokurator nie wejdzie, Bilewicz. Pan prokurator Bilewicz jest uzurpatorem i w tej sprawie złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o to, żeby prokuratura wszczęła postępowanie, ponieważ doszło do popełnienia przestępstwa. Pan prokurator Bilewicz nie jest prokuratorem krajowym. Nie jest, ale został powołany do prokuratury i teraz pytanie, jak dalej będzie działać pan premier Donald Tusk i pan minister Bodnar. W całym kraju prokuratorzy regionalni i naczelnicy pionów przestępczości zorganizowanej i korupcji, czyli najważniejsi prokuratorzy w kraju, wydali jednomyślny protest przeciwko tym bezprawnym działaniom ministra Bodnara. To jest sytuacja bez precedensu. Nigdy nie było jednomyślności w tak ważnej sprawie. Wszyscy podkreślają, że przepisy zostały ordynarnie złamane i tutaj nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek inne scenariusze miały miejsce. Doszło do uzurpacji i to wyjątkowo niebezpiecznej. Prokuratorzy prowadzą strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa sprawy. To są sprawy szpiegostwa. Za naszą wschodnią granicą jest wojna. Jesteśmy narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. Prowadzą sprawy zorganizowanych grup przestępczych. Sprawy dotyczące prania brudnych pieniędzy. Międzynarodowych grup przestępczych. I w tym wypadku to, co robi minister Adam Bodnar, to jest dewastowanie bezpieczeństwa państwa, każdego z obywateli. Bo ma podstawy prawne, przynajmniej 3 oficjalne na stronie, ale to jest wielu innych prawników, mówi to, co się stało z prokuratorem Barskim, jest niezgodne z prawem, bo wykorzystano przepis epizodyczny do jego powrotu do służby czynnej ze stanu spoczynku, więc nie może być prokuratorem, bo jest prokuratorem w stanie spoczynku, nie może pełnić swojej funkcji. Pan profesor Sławomir Patyra na przykład. Te 3 opinie, na które powołuje się pan minister Bodnar, są pisane przez osoby z afiliacją polityczną. Pan profesor Patyra, na którego pan redaktor raczył się powołać, był kandydatem Platformy Obywatelskiej na Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka drugiej z opinii, pani Rakowska, była kandydatką Lewicy i Demokratów w wyborach samorządowych. Nawet chyba była radną, bo tam tak, w Łodzi. I trzeci autor to jest współpracownik KOD-u. Więc opinie działaczy politycznych. Pan profesor Grzegorz Kuca. O tym właśnie mówię, tak. Opinie działaczy politycznych pisane na zamówienie polityczne. Z drugiej strony mamy wytrawnych prokuratorów regionalnych, naczelników prokuratury przestępczości do spraw walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, czyli najpoważniejszych prokuratorów w kraju, którzy jednogłośnie podpisali protest. To, co się dzieje, to jest ordynarne łamanie prawa. I jeszcze jedna kwestia. Działania ministra Bodnara prowadzą do zapaści państwa. Wszystkie te sprawy, które podpisywał prokurator krajowy, w tej chwili minister Bodnar chce unieważnić. A to są sprawy na przykład aresztów, przedłużających się postępowań przygotowawczych, przedłużenie postępowania, przedłużenie aresztu. Przestępcy będą wychodzili z więzień i będą pozywali państwo o gigantyczne straty. No to dobrze, ale to szalenie jest niebezpieczne. Ale skoro tak jest, to czemu świat prawniczy milczy, albo nawet popiera pan, chociażby pan Rosati, ważny adwokat? Niestety, jest to bardzo smutne, że ludzie, którzy powinni w takiej sytuacji honorowo opowiedzieć się po stronie prawa i prawdy,
albo milczą, albo zajmują takie stanowiska haniebne jak pan Rosati, rzeczywiście prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który powinien świecić przykładem dla młodych adeptów sztuki prawniczej. Mówię to jako nauczyciel akademicki. W tym wypadku nawołuje do łamania prawa. Ale pan Przemysław Rosati napisał tak. Minister Sprawiedliwości ma pełne prawo do decydowania, z kim będzie współpracował, ponieważ odpowiada za działania prokuratorem. Nie ma takiego prawa. To prawo reguluje ustawodawstwo. To, z kim będzie współpracował, to może sobie ustalać prezes prywatnej firmy. I to wszystko. Natomiast minister sprawiedliwości, to, z kim ma współpracować w ramach prokuratury krajowej, jest ograniczony prawem. I dlatego złożyliśmy zawiadomienie o zamachu stanu. Bo w sytuacji, w której ustawodawstwo jest deptane, a wchodzi w grę decyzja polityczna, to w tym momencie mówimy o zamachu stanu. Usuwanie przemocą porządku demokratycznego. To jest ordynarny atak na demokrację. Artykuł 127 Kodeksu Karnego, dobrze pamiętam. Tak jest, dokładnie. Zagrożony karą pozbawienia wolności od lat 10 do dożywocia, więc wszyscy ci, którzy biorą Ale udział... Ale to jest tak, że pan ministrowi, pan profesor w tej chwili funduje, pan profesor, pan poseł funduje, czy zapowiada, że pan minister Adam Bodnar może pójść na dożywocie do więzienia za to, co robi wobec prokuratury? Ja się bardzo mocno dziwię panu profesorowi, którego znam z uczelni, że pali za sobą wszystkie mosty. Działa tak, jakby nie było przyszłości, a zawsze po nocy nadchodzi dzień. Żadna władza nie jest wieczna i kiedyś przejdą rozliczenia. Będą one bezwzględne. Te sprawy się nie przedawnią. Przedawnienie w tych sprawach wynosi około 30 lat, więc Polacy pamiętają, wszystko jest zapisane, wszystko jest utrwalone i przyjdą rozliczenia. Będą bardzo bolesne dla tych, którzy w tej chwili tak swawolnie, z pełną premedytacją, cynizmem niszczą demokrację. Niszczą dorobek pokoleń Polaków, którzy przelewali krew, żebyśmy żyli w wolnym i demokratycznym kraju. Teraz jest pytanie, co dalej? Jest godzina 8.13, naszym gościem Marcin Warchoł, o godzinie 8.15. Za 2 minuty ma się pojawić pan Bilewicz, będę odliczał, bo wszystko na to wskazuje, że dojdzie do jakiegoś wariantu siłowego. Są informacje, że jeżeli pan Bilewicz nie, do budynku nie wejdzie, to zaraz potem przyjdzie pan minister Bodnar z policją i będzie siłowo zajmował gmach prokuratury krajowej. Tak to w tej chwili wygląda. No, metody putinowskie, widzieliśmy je w TVP. Pierwsza decyzja sądu już zapadła. Sąd ocenił te metody jako całkowicie bezprawne. Przypomnę, sąd rejestrowy w Warszawie wydał postanowienie, w którym odmówił rejestracji uzurpatorów i rozprawił się z tą manipulacyjną interpretacją prawa. To było podobnie wtedy, jak i teraz. Teraz przedstawiają 3 pseudoopinie, a wtedy przedstawili koncepcję interpretacji z kodeksu spółek handlowych, że może sobie minister Sienkiewicz ustalać, z kim chce współpracować, no właśnie cytując słowa adwokata Rosatiego. Pan minister Bodnar poszukiwał podstawy prawnej dla przywracania praworządności i wciąż jej nie znalazł, bo na pewno to, co w tej chwili robi, to nie jest podstawa prawna. Chociaż te opinie prawne się w nie wczytuję i faktycznie nie jestem w stanie znaleźć w tych 3 opiniach prawnych uzasadnienia prawnego dla ustanowienia osoby, która ma pełnić obowiązki prokuratora krajowego, bo tego chyba nie ma w polskim prawie. Nie ma. Nie ma takiej funkcji. Jest to funkcja zupełnie fikcyjna. Ponadto te opinie odnoszą się do terminu 2-miesięcznego, który znikąd nie wynika, o którym nigdzie nie ma ani słowa, że tylko w terminie 2 miesięcy mógł prokurator Barski ze stanu spoczynku powrócić do stanu czynnego. Ani słowa o tym nie ma w tym stanowisku ministra Bodnara. A może jednak ważne, on popełnił błąd. Może minister Ziobro popełnił błąd. Trzeba było innego prokuratora wskazać na to miejsce. Nie byłoby wtedy wątpliwości, nie byłoby punktu zahaczenia. Ustawa, przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze do dziś funkcjonuje. Tak jak funkcjonują wiele ustaw, przepisy wprowadzające wiele innych aktów prawnych, cały czas funkcjonują. To jest normalne działania, to są normalne działania ustawowe,
ustawodawcze, które oprócz wprowadzania głównej ustawy wprowadzają ustawy, które im towarzyszą. I taką ustawą towarzyszącą prawu upraw w prokuraturze jest ustawa równorzędna z nią, chcę to zaznaczyć, przepisy wprowadzające. Ten przepis do dzisiaj obowiązuje. Każdy może sobie wejść do systemu prawnego w internecie, jest mowa o obowiązywaniu tej ustawy. Absolutnie. I tutaj nie ma żadnego terminu dwumiesięcznego. Zresztą go nie znalazł w stanowisku ministra sprawiedliwości, rzecz charakterystyczna. Nie ma wyjaśnienia, skąd ten termin dwumiesięczny. Nie ma żadnego artykułu, żadnego paragrafu, wyssany z palca przepis, termin, bez powołania się na paragraf. Panie pośle, wszyscy, no, nie wszyscy, ale wiele osób widziało, w jaki sposób już wcześniej próbował wejść do prokuratury. W piątek pan minister Bodnar został przywitany przez pana prokuratora Roberta Hernanda, zastępcę prokuratora generalnego od roku 2010. Nieprzerwanie do 13 lat. Wiele ekip, wielu ministrów sprawiedliwości pan prokurator Hernand przeżył. Teraz nie wpuścił, czy nie pozwolił na instalację swoich ludzi przez ministra Bodnara. Informacja sprzed sekundy brzmi tak. W poniedziałek 15 stycznia prokurator generalny Adam Bodnar skierował do rzecznika dyscyplinarnego prokuratury generalnej Marka Woźniaka pismo, w którym zażądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda właśnie za to, że pan prokurator stosował prawo i pytał pana ministra, jakim prawem znalazł się w gmachu prokuratury generalnej, prokuratury krajowej. Pan prokurator Robert Hernand został nominowany wówczas, gdy jeszcze prokuratorem generalnym był prokurator Seremet, czyli prokurator wówczas z nadania Platformy Obywatelskiej. I pan prokurator jest uznanym wybitnej klasy fachowcem. Wielokrotnie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym, z ogromnym doświadczeniem, stażem, mający na koncie sukcesy w walce z przestępczością zorganizowaną, z najpoważniejszymi bandytami. I dlatego nie pozwolił sobie na tego typu uzurpacje, na tego typu działania, które wyprawia Adam Bodnar. I dlatego musiał to utrwalić, a spotyka go dziś z tego tytułu represja. Jest szykanowany i tak, drodzy państwo, działa koalicja 13 grudnia. Wszystkich, którzy ośmielą się powiedzieć prawdę, chcą wsadzać do więzień, chcą stawiać do postępowań dyscyplinarnych, szykanować. Tak wygląda uśmiechnięta Polska. To teraz pytanie, panie pośle, naszym gościem Marcin Warchoł. Po co właściwie rządowi Donalda Tuska tak szybko jest potrzebna przejęta prokuratura z nowym pełniącym obowiązki prokuratora krajowego panem Bilewiczem? W sprawach, w których domagają się komisji śledczych, występują osoby związane z Platformą Obywatelską, takie jak poseł Giertych czy poseł Brejza. Występuje również pani prokurator Wrzosek. I chodzi im o ukręcenie tych spraw. Chodzi im o to, żeby te sprawy dalej nie były prowadzone, ale również chodzi im, to jest drugi punkt, o to, żeby zostały schowane pod dywan wszystkie te łajdactwa, które do tej pory popełnili. Jarosław Kaczyński mówił o panice i mówił, że nie wie, czy ta panika wynika z tego, że boją się śledztwa co do spraw sprzed 13 grudnia, czy ze spraw po 13 grudnia. I jedna, i druga. Jedna wersja nie wyklucza drugiej. Uważam, że obie, ponieważ w przypadku bezprawnego zamachu na media, przypomnę, zostało wszczęte śledztwo. Doszło do przeszukania pani notariusz. Prawnicy w tej sprawie odgrywali kluczową rolę. Byli, można więc powiedzieć, spiritus movens, co pokazały media w sprawie tak zwanej grupy wejścia. No dobrze, ale to co? Znaczy, że ta sprawa jest tak rozwojowa, że stąd te pilne działania Donalda Tuska i ministra Bodnara, to późno popołudniowe wejście w piątek i dzisiaj zapowiedź działań siłowych? Po owocach ich poznacie. Skąd taka panika? Skąd nagle w piątek takie przyspieszenie sprawy, kiedy do przeszukania doszło bodaj że dzień wcześniej. Druga sprawa. Jest wszczęta sprawa o aferę wiatrakową. To jest afera, która stawia w fatalnym świetle całą koalicję 13 grudnia. Pokazuje, że to lobbyści pisali ustawę ze szkodą dla Polaków. Można było bezkarnie wywłaszczać Polaków, stawiać im pod nosem, pod domem wiatraki w imię interesów obcych. Pytanie jakich, czyich. To wyjaśni śledztwo. Takich śledztw się boją. Jest jeszcze jedno śledztwo w sprawie afery kopertowej. Szczecińskiej afery kopertowej. I tego też się boją.
marszałka Grodzkiego. No dobrze, to jeszcze w tych śledztwach jedno pytanie o zmiany w mediach publicznych, o wejście do pani notariusz. To jest tak, że była grupa, pan o tym powiedział, grupa Wejście na komunikatorze WhatsApp. Tam byli nie tylko politycy, nie tylko ci, którzy zostali zainstalowani w mediach publicznych, ale byli też prawnicy. I to jest najgorsze w tej sytuacji, że prawnicy, którzy powinni świecić przykładem, którzy odpowiadają swoją postawą wobec młodszych adeptów sztuki prawniczej, niestety ordynarnie prawo łamią i to odbywa się rzeczywiście pod hasłem, w cudzysłowie, przywracania praworządności, tyrania praworządności, o której mówił wczoraj pan prezydent. Z tym mamy niestety do czynienia. A z drugiej strony Donald Tusk mówi, muszę mieć narzędzia, o tym mówią prawnicy. Cytowałem te opinie, ale też wywiad w Gazecie Wyborczej pana profesora Mirosława Wyrzykowskiego, chyba były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ale dobrze pamiętam. No i pan profesor też mówi, to jest naturalne, że minister sprawiedliwości musi mieć narzędzia. Ten narzędzia to jest prokuratura. Nie może być tak, że jest jeden minister z jednej ekipy, a prokuratura robi coś wbrew niemu. To jest dwuwładza. O tym mówiła była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pani Machnikowska. Albo będziemy szanowali ustawodawstwo i konstytucję, czyli ci, którzy wybory wygrali koalicyjnie, bo przecież przypomnę, że to cały czas Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale stworzyli koalicję, mogą tworzyć ustawy, jakie się im podobają. I mogą drogą cywilizowaną, taką jak w demokratycznym państwie prawa, swoje pomysły wprowadzać. O tym już nie mówię, ale to jest sens tych opinii prawnych, żebyście zabetonowali, specjalnie, celowo zabetonowaliście prokuraturę, żeby oni nie mogli tam wejść. Oni chcą rządzić, chcą robić porządki, chcą ścigać wszystkich przestępców, także i was pewnie. Może tego się boicie? Boicie się tego, że nagle prokuratura zacznie padać także okres 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie i suwerennej Polski również. Wszystkie sprawy, o których oni publicznie mówią, są w tej chwili prowadzone. Nie mamy nic do ukrycia. Natomiast rządzą ustawy. Nie wola polityczna. Wówczas, gdy wola polityczna zastępuje ustawy, to mamy do czynienia z zamachem stanu, z obaleniem państwa prawa. Każda władza jest skrępowana ustawodawstwem. To, że chcą sobie rządzić, Łukaszenka czy Putin też rządzą. No właśnie w taki właśnie sposób. Ale podają się przykłady, na przykład miała działać w ministerstwie grupa hejterów. Prokuratura to umorzyła, bo nie mogła powiedzieć, kim jest mała Emi, zdaje się, na Twitterze. Takie konto, to jest tak, że wy ukręcaliście łeb sprawom, które były dla was niewygodne. To jest nieprawda. Zawsze do takich spraw przecież można wrócić i tu znów wracam do cywilizowanych metod. Jest zażalenie na decyzję prokuratury. To zażalenie rozpoznaje sąd, nie minister sprawiedliwości. Można się odwołać i można skorzystać z cywilizowanej ścieżki dostępnej każdemu obywatelowi. Tymczasem oni próbują metod właśnie putinowskich. No przecież marszałek Hołownia, idąc do Sądu Najwyższego, wybierając sobie sędziego Sądu Najwyższego, któremu przekazał pokryjomu akta i mówiąc, kto ma orzekać w tej sprawie, no dopuścił się również ordynarnego złamania prawa. I jak państwo, radiosłuchacze, czulibyście się, gdyby wasz oponent w sprawie sądowej ustalał skład sądzący? No do takich sytuacji w tej chwili dochodzi. Nie mają wstydu, żadnych już hamulców w tym, co czynią. Naszym gościem profesor Marcin Warchoł, poseł na Sejm, były minister sprawiedliwości też przez krótki okres, 2 tygodnie, ale zawsze wpis do CV jest. A i owszem, do polityki na koniec naszej rozmowy przejdźmy. Najpierw Newsweek. Jakoś tak mi się ułożyło, Wyborcza, teraz Newsweek. Okładka traktuje o Zbigniewie Ziobrze. Były minister sprawiedliwości nieobecny, choruje, no ale wiele osób tęskni i tęsknią i pewnie panowie jako polityczni przyjaciele, ale też tęsknią obecna koalicja rządząca, bo chce sądzić pana ministra. Co się dzieje z ministrem Ziobrą? Pan minister jest poważnie chory i wszelkie próby wyśmiewania się z choroby są obrzydliwe. Tutaj mamy do czynienia z próbą zemsty na niezłomnym prokuratorze generalnym, który ścigał przestępców. Wyniki mówią same za siebie. Niespotykane do tej pory sukcesy prokuratury w walce z mafiami lichwiarskimi. Ale wróćcie, jaka jest sytuacja? Wiem, że to jest dane wrażliwe, ale co wiemy? Jest
jest jakiś horyzont, że Zbigniew Ziobro wróci do polskiej polityki, pojawi się w polskim Sejmie w najbliższym czasie? W tej chwili prowadzi leczenie, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to są dane prywatne i nie mam takiej wiedzy, jaki jest tutaj horyzont czasowy. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, natomiast wiem jedno. Tego typu opracowania są obrzydliwe, są haniebne i nieprzyzwoite. Nikt, kto mieni się dziennikarzem, nie powinien podpisywać się pod tak podłymi artykułami, jak to, co ma miejsce dzisiaj w Newsweeku. No a ta sugestia w Newsweeku, która pada, że to jest ucieczka, że to jest choroba jako próba ucieczki od ewentualnej odpowiedzialności karnej, politycznej. Obrzydliwe pomówienia, oszczerstwa, to nie ma nic wspólnego z prawem, z prawdą. Marcin Warchoł, to jeszcze dwa tematy. A propos spotkań, nie tylko prokuratorzy, ale także pan premier będzie dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. Prezydent powinien się spotkać z Donaldem Tuskiem, czy nie w tej sytuacji prawnej, jaką mamy obecnie w Polsce? Nie widzę w tym momencie żadnych, nie wiem, co jest przedmiotem tego spotkania. Ma być bezpieczeństwo i relacje z Ukrainą. Właśnie to bezpieczeństwo jest w tej chwili naruszane w sposób, który nie miał miejsca od czasu stanu wojennego, więc w takim wypadku tutaj odpowiednio za to, odpowiedzialnym za to jest premier Donald Tusk, więc nie A to wiem. Błąd polityczny, że jest to spotkanie dzisiaj? Spotykać się każdy może. Ale czy powinien? Nie mnie decydować o tym, co powinien robić głowa państwa. Ja, gdybym był prezydentem, nie spotykałbym się z premierem Donaldem Tuskiem w takiej sytuacji. W sytuacji, w której jest dewastowany podstawowy filar bezpieczeństwa państwa. I rozmowa o bezpieczeństwie państwa. No to przypomnę państwu, że miała miejsce również taka rozmowa, czy do niej doszło, czy nie. Takie spotkanie na temat tak zwanego ładu medialnego. I to było dokładnie też w momencie, w którym dochodziło do ataku na media. Z jednej strony spotkanie. Pan poseł myśli, kiedy premier będzie u prezydenta, to właśnie wtedy Bodnar będzie siłowo, pan minister Bodnar będzie siłowo wchodził do Prokuratury Krajowej? Trudno mi tutaj w tej chwili snuć scenariusze, natomiast nie wykluczam, że premier Donald Tusk działa na kilku frontach. Może robić pewne działania maskujące, pozorujące, może próbować wciągać pana prezydenta do swojej brudnej gry i potroszę sankcjonować te działania. Przecież dla każdego widza, obserwatora, widok prezydenta spotykającego się z premierem może stwarzać wrażenie normalnego państwa. A w tym momencie państwo już nie jest normalne. Jest republiką bananową. Donald Tusk dopuścił się wraz z Adamem Bodnarem zamachu stanu. I w tym momencie wszelkiego rodzaju spotkania byłyby po prostu takim parawanem, pewną maskaradą dla obserwatorów do tego, że państwo funkcjonuje normalnie. Nie funkcjonuje i jest w stanie śmiertelnego niebezpieczeństwa, takiego, jakiego nie było od stanu wojennego. Dzisiaj możemy być naprawdę świadkami niebywałych scen i to tych niebywałych scen od trochę ponad miesiąca przybywa. Na koniec, panie pośle, panie profesorze, kwestia dwóch posłów osadzonych w więzieniach. Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński. Znowuż decyzja prezydenta, żeby dłuższą ścieżką ułaskawić. Pan to rozumie, ten ruch prezydenta? Właśnie choćby z tej przyczyny nie spotykałbym się z premierem Donaldem Tuskiem. Ułaskawienie, które już raz zostało dokonane, jest ważne i jest skuteczne. I zostało brutalnie podeptane przez ludzi Donalda Tuska. Choćby właśnie dlatego. Prezydent został obrażony, doszło do wkroczenia do Pałacu Prezydenckiego. Sytuacja bezprecedensowa przy użyciu służb, a jak informują media, były również próby stosowania nielegalnej kontroli operacyjnej, stosowania podsłuchów. Ci, którzy mówili tyle o podsłuchach, gdzie jest dzisiaj pan Brejza, który tak mówił tyle o podsłuchach? Podał się do dymisji wiceszef warszawskiej policji. Sytuacja absolutnie skandaliczna i rzeczywiście znamionująca tutaj ten zamach stanu, o którym cały czas mówimy. I w tej sytuacji są to więźniowie polityczni, panowie ministrowie, bezprawnie przetrzymywani w więzieniu. Oczekujemy, że pan minister Bodnar zastosuje rozwiązanie, które jest w jego mocy, czyli zwolni obu panów, a może to uczynić.
jutro do czwartku posiedzenie Sejmu, jak ono będzie wyglądać? Jak pan poseł sobie wyobraża w aktualnej sytuacji politycznej, prawnej, uwięzienia dwóch posłów, zasiąść w ławach poselskich? Jak to może wyglądać? Sejm obraduje w niepełnym składzie, a wszelkiego rodzaju decyzje organu niepełnego nie są decyzjami ważnymi. Jeżeli sędzia zamiast trzech sędziów by się spotkało dwóch sędziów, to nie byłby sąd. Więc wszelkiego rodzaju działania nie są ważne. Ta odpowiedzialność spada na marszałka Hołownię, że będzie chciał procedować w składzie niepełnym i podejmować nieważne ustawy. Jedno łamanie prawa pociąga za sobą kolejne. Ta koalicja 13 grudnia brnie w ślepą uliczkę. Podpala państwo. Trudno, nie chciałbym być w skórze marszałka Hołowni, gdy władza się zmieni, dopuszczanie się bezprawia legislacyjnego jest surowo karane. Ja to mówił profesor Marcin Warchoł, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Partia Suwerenna Polska, były minister sprawiedliwości. Panie profesorze, panie pośle, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Godzina 8:32, za chwilę wrócimy do studia. Naszym gościem będzie pani redaktor Maria Przełomiec, ale zanim to nastąpi, posłuchamy piosenki. Cóż my tu mamy na naszej liście? Mamy zespół Czek.